Siema, siema. Dużo dostaję zapytań odnośnie tej koszulki, kurwa. Normalnie. I tak wam powiem, że ta koszulka to jest taki symbol, ponieważ jakiś czas temu nagrywałem, oglądając galę, i tą koszulkę wypaliłem sobie blantem haszyszu. I ona ma tu taką dziurkę, jedną, drugą. I powiem wam, że wziąłem sobie tą koszulkę do spania. A ogólnie, to ja wam powiem, że zawsze jak jestem w tej koszulce, to... Kurwa, wracam do tego momentu, nie? Co... O, może starocie, bo starocie. Ale uwielbiam, 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 uwielbiam od momentu garażówek. I w ogóle, także wracając do tematu koszulki, to wam powiem, że możecie się kurwa śmiać, że nie jesteśmy na domu, ale ta koszulka będzie sentymentalna, nie? Sentymentalna. O, sentymentalna. Kurwa, normalnie miałeś mordę. Powiem tak, staćmy na nową, ale tak wyszło, że tą koszulkę wypalając kurwa haszyszem, to ją kurwa wziąłem do spania sobie, nie? Do spania. I tak wieczorem nieraz sobie w niej kurwa przechadzam i to była kurwa ta pamiętna noc, kurwa. Także wiecie, jakby coś, pamiętajcie, zawsze pozytywny, zawsze kurwa z wami i zawsze dla was. Także ram pam pam. Ty mordo, chciałem pozdrowić Przybysza Artura, byłego rzecznika KSW, ponieważ obserwowałem go od dłuższego czasu, ale tak naprawdę trafiłem dzisiaj na jego live'a i chciałbym pozdrowić tą kurwa kobietę, co tam się tak spinała z tym kurwa muchacho, i tam ja się też po kolei kurwa przyłączyłem, wiesz. I najfajniejsze jest to, że Artur jak taki rasowy skrzydłowy zawsze kurwa potrafi znaleźć się w sytuacji danej takiej, że on potrafi wyjść bez kurwa, wiecie, nie? I tak, a to to, a to to, a to tamto. Ale szczerze mówiąc, dziękuję za taki content. Było bardzo miło. Słuchaj, dziewczyno, z tego live'a nie bierz tego do siebie. Nie bierz tego kurwa po prostu. Weź to po prostu jako for fun. Rozumiesz to? Co się dzieje, kurwa? Albo masz dystans do siebie, albo nie. Jeżeli nie i nie jesteś odporna na hejt, to po prostu daj sobie kurwa z tym wszystkim spokój. Wypijam flaszki dwie i tyle, bo jakby ktoś miał się przejmować hejtem, to by kurwa nie był tam, gdzie jest, a dużo ludzi nie osiągnęłoby tego, co osiągnęli. Także ja uważam, że dzisiejszym wyznacznikiem popularności jest ilość hejterów. Czyli ilość krytyki, bo żeby nie hejterzy, to by nas kurwa nie było. Także dziękuję wam też, hejtulki kochane. Buźka od Juśka z tego szklanego ekranu. Pozdrawiam serdecznie. A oh, yeah.